Żyją w innej erze. Mogę powiedzieć o moich dzieciach, które mają 12 lat. Mentalność nie jest taka sama. Nie przeżywają tego. Jaka jest różnica? Gniew. Myślę, że gniew. Myślę, że mają rzeczy łatwiej. Wszystko jest łatwiejsze. Nie cierpią. I myślę, że nie obchodzi ich to. Nie mam na myśli tylko jak czuję w Manchesterze United, ale we wszystkich drużynach, we wszystkich ligach na świecie młodsi nie są tacy sami jak moje pokolenie. Ale nie możemy ich winić, bo to część życia. Nowe pokolenie i nowe technologie, które odwracają ich uwagę na inne rzeczy. Ale nie są tacy sami. Słuchają, ale dlatego mamy dwoje uszu. Słuchasz jednym uchem, a wylatuje drugim. Więc to mnie nie dziwi. Ale w tym samym czasie jest to trochę wstyd. Ponieważ jeśli mają najlepsze przykłady przed swoimi oczami i jeśli przynajmniej nie naśladują tego, to trochę dziwne, ponieważ pamiętam, gdy miałem 18, 19, 20 lat. Zawsze patrzyłem, aby zobaczyć najlepszych graczy. Van Nistelrooya, Roya Ferdinanda, Roya Keena i Giggsa. To dlatego mam tak długotrwały sukces, bo dbam o swoje ciało, swoją mentalność, swoją głowę, bo widzę tych ludzi i uczę się od nich. Kiedy próbujesz udzielić rad tym młodszym graczom, co im mówisz? Do czego próbujesz ich prowadzić? Myślę, że najlepszą radą, nie jestem typem faceta, który lubi udzielać rad. Wolę być przykładem, bo w sumie jestem przykładem. Jestem tam każdego ranka. Robię to samo. Jestem prawdopodobnie pierwszym, który przychodzi i ostatnim, który wychodzi. Myślę, że szczegóły mówią same za siebie. Jak już wcześniej mówiłem, słuchają jednej rzeczy, a za dwie minuty już zapomnieli i robią to, co im się wydaje najlepsze. To dlatego mówię, że lubię być przykładem do naśladowania.